jestem na Grenadzie, na Karaibach. U nas jest jeszcze ciemno, a teraz w Medjugorje z pewnością świeci słońce. Chciałbym pozdrowić wszystkich wojowników Maryi, rodziny wojowników Maryi i życzyć wam, żebyście dalej byli tak silni i tak mocni w swojej wierze, żebyście każdego dnia się utwierdzali w swojej wierze. Ja jestem na Karaibach z misją No War, nigdy więcej wojny. Wypłynąłem z Polski 10 marca i od 3 miesięcy jestem na tej przepięknej wyspie na Karaibach. Na Grenadzie, albo lepiej na Grenadzie. Kilka godzin wcześniej wysłałem do Andrzeja Jurczaka, pozdrawiam żonę Andrzeja, Monikę, i pozdrawiam Andrzeja, wysłałem krótką informację z filmem z mojego projektu No War. I Andrzej do mnie mówi: Sławek, może byś coś nagrał dla wojowników Maryi? No jest noc, śpieszę się przede wszystkim, bo wiem, że u was jest ileś godzin różnicy. A jak ja będę szedł spać, to wy już będziecie wsiadać pewnie do samochodów i wracać do Polski z Medjugorje. Życzę wam, żebyście dalej jeszcze raz trwali tak, jak mocno trwacie w wierze. Jak jesteście potężnym świadectwem dla nas wszystkich. Wiem, że miałem kiedyś przyjechać do wojowników, do Bydgoszczy. Zdarzyło się inaczej. Matka Boska, Pan Bóg zupełnie inaczej to poprowadzili. Ale chcę, żebyście wiedzieli, że dla nas jesteście olbrzymim świadectwem tego, co robicie. I przede wszystkim w tak trudnym momencie, jak teraz, wspierajcie Dominika Chmielewskiego, założyciela tego ruchu. Bądźcie z nim. My, ludzie, którzy nie jesteśmy wojownikami Maryi, ale jesteśmy sympatykami wojowników Maryi, będziemy was we wszystkim wspierać. Modlitwą i tym wszystkim, co potrzebujecie. A ja jestem tutaj, przypłynąłem przepięknym jachtem Borkumriv 2, którego dostałem od mojego znajomego na 2 lata i płynę z misją No War. Maryja działa, Duch Święty działa, bo zastanawiałem się, jak nagrać ten materiał samemu. I w tym momencie wstał mój kolega z Gruzji, Aleksander, który coś tam zobaczył, że ja zapaliłem światło, bo rozświetliłem po prostu całą marinę. I mówię: jesteś mi potrzebny, pomóż mi to nagrać. Czyli widzicie, w każdym momencie możemy dostrzegać te małe cuda, albo i wielkie cuda, bo dzięki temu mogę się z wami dobrze skomunikować. Pozdrawiam was serdecznie, wracajcie do domu szczęśliwi. Myślę, że w Polsce się spotkamy, a ja tu jeszcze jakiś czas pozostanę. Jeszcze raz wszystkiego dobrego z Panem Bogiem, szczęść Boże i tak jak mówimy, my tu mówimy na Grenadzie, bless you, tu ludzie siebie pozdrawiają poprzez modlitwę, poprzez błogosławieństwo. Błogosławmy siebie, nasze rodziny, każdego dnia, bo to jest dla nas niezwykle ważne. Wróćmy do błogosławieństwa. Jeszcze raz wszystkich was błogosławię i módlcie się również za nasz projekt No War, nigdy więcej wojny. Wszystkiego dobrego.